pomieszałem Arnolda. Z lodo herbatą leżę na molo, a gardło... Któż z was, proszę państwa, nie słyszał tego, trzeba przyznać, bardzo chwytliwego przeboju, który na marginesie ma już pół roku. I jestem pewny, że przy okazji wakacji w tym lecie znowu powróci i będzie bujał przy niejednym grillu i libacji. Zaś muszę powiedzieć to, co z tygodą. Ale! Rzeczony Arnold z lodoherbatą zrobił taką furorę, że jakiś czas temu Harnaś postanowił wypuścić Harnasia z lodoherbatą. Mam nadzieję, ten temat nie jest jeszcze tak super przeterminowany, ale wiecie, jak ciężko było to dostać? Ja jako fan alkoholi lekkich, ciężkich, ogólnie fan alkoholi, człowiek żądny wrażeń, tester, nie mogłem po prostu tego nie przetestować. Co my tutaj w ogóle mamy? Tutaj widzicie zmodyfikowany design, okularki przeciwsłoneczne, lodoherbata, brzoskwinia, alkohol 4,6 V. Piwo jasne z napojem o smaku herbaty brzoskwiniowej, pasteryzowane. Jestem ciekaw w ogóle, jak wyglądała współpraca na linii Carlsberg Polska, producent Harnasia, a twórcy tego przeboju. Chociaż twórcy przeboju też nie pytali, przeodejrzewam, Carlsberga, czy chcą taką reklamę. Także ciekawe, czy Carlsberg pytał ich, czy może wypuścić takie piwo. Nie wiem. Mam tutaj Harnasia, mniej wakacyjnego, tradycyjnego. No i mam brzoskwiniową lodoherbatę. Wybór padł na najtańszą, jaka była w Aldi. Niechaj zakosztuję tego wakacyjnego hitu. Pilsk, ludkowie. Jakby było zimniejsze, to myślę, że jak już za niedługo nawiedzą nas 30-35 stopniowe upały i będziemy błagać o to, żeby znowu była zima, to byłoby niezłe. Ewidentnie bardziej się tutaj przebija smak tej brzoskwiniowej lodoherbaty niż Harnasia. I to akurat jest coś dobrego. No bo Harnas, jak wiadomo, piwem, no... W mojej skromnej opinii, no nie jest wybitnym, no. No może nawet nie powiedziałbym, że w ogóle jest dobry. Czyli w ogóle jakby nie ten test, to bym go nie kupił i raczej nie pił. Ale tak pomieszane, jest to do wypicia. A zobaczmy, jak nasz pomieszany fabrycznie. Czy ja tutaj doznam jakiegoś szoku, czy któryś będzie lepszy, któryś będzie gorszy? Czy będą takie same? Porównajcie sobie barwę tego mieszanego fabrycznie, a tego pomieszanego przeze mnie. No w każdym razie zobaczcie, że mój Arnold z lodoherbatą jest o wiele ciemniejszy, taki miodowy, niż ten fabryczny. Ten fabryczny ma kolor jak Arnold bez lodoherbaty. Jest różnica. Coś tu się przebija, taka brzoskwinka. Przepłuczę usta, aby nie zaburzyć sensorycznych wrażeń. Jadą wozy kolorowe. O wiele mniej wyczuwalna lodoherbata, o wiele bardziej wyczuwalny Arnold. Co w tej sytuacji nie jest okolicznością pozytywną. No tutaj jest po prostu Harnaś z delikatną nutą brzoskwiniowej lodoherbaty. Tutaj jest wyraźna nuta lodoherbatowa z delikatnie niestety przebijającym się Harnasiem. Także no gdybym miał wybrać, czy Arnold lodoherbatowy pomieszany, czy Arnold pomieszany z lodoherbatą w warunkach domowych, to bez porównania tutaj wygrywa mieszanina domowa. Oczywiście zależy, ile sobie pomieszacie tej lodoherbaty. No ja tak mniej więcej zrobiłem miks pół na pół i jest to całkiem przyjemny napój, który myślę urozmaici niejedną wakacyjną przygodę. No i co? Pieniądze wydane, film zrobiony. Ja się teraz z tym zostałem, no i muszę to wypić, przecież tego nie wyleję. A nie wytnę tego beknięcia. Zobaczcie, jak człowiek się poświęca, żeby wam takie rzeczy pokazać. Zostawcie aby łapkę w górę. Dziękuję za uwagę.